Dzień dobry, czy też dobry wieczór, w zależności od tego, o której słuchacie tego nagrania. Witają was Łukasz Bressa, Andrzej Babiński. Zaczynamy serię podcastów ze Stalą Nysa. Będziemy w nich rozmawiać o tym, co wydarzyło się w mijającym sezonie, ale też o transferach, działaniach, no i planach na przyszły sezon w Plus Lidze. Dziś na pierwszy ogień idą trenerzy zespołu Krzysztof Stelmach i Wojciech Janas. Dzień dobry. Witam serdecznie. Witamy słuchaczy. Panowie, ale zanim do siatkówki stricte przejdziemy, musimy zacząć oczywiście od życzeń, bo dzisiaj Wojciech Janas obchodzi urodziny, więc wszystkiego najlepszego i przede wszystkim, myślę, w tych czasach dużo, dużo zdrowia. Dziękuję ślicznie i też wszystkim dużo zdrowia życzę, bo teraz w tych czasach covidowych to chyba najważniejsza rzecz dla wszystkich. 100 lat, Wojtku. Chociaż już składaliśmy sobie życzenia, ale na antenie wybrzmi to coś nowego. Mocniej. Będzie jakaś impreza, czy nie będzie? Nie ma imprezy w domku, na spokojnie, niestety bez rodziny, bo już rodzina wróciła do rodzinnego domu i czekasz po sezonie, po zakończeniach, dojadę do nich. A jakieś marzenia? Marzenia? No marzenia to chyba to jest standardowo, jak wszyscy. I przede wszystkim zdrowia, i żeby rodzina była zdrowa i co każdy marzy o tym, żeby wróciło to wszystko do normalności. I ja przede wszystkim sportowo bym chciał, żeby wszystkie dyscypliny wróciły normalnie do grania i z kibicami przede wszystkim. O tym też za chwilę sobie porozmawiamy, ale zaczniemy od turnieju, z którego niedawno wróciliście na początku tego tygodnia. Turniej towarzyski Memoriał imienia Jana Rutyńskiego. Tam zajęliśmy 2. miejsce. Wczoraj zagraliśmy ciekawie w takim eksperymentalnym ustawieniu. No mnie szczególnie zaciekawiło ustawienie Bartka Bućki na pozycji libero. To jest pomysł na nowy sezon? To nie jest tak, że wystąpiliśmy wczoraj w innym ustawieniu, czy jakiś eksperyment. Po prostu Bartek grał w pierwszym dniu cały mecz i tak zdecydowaliśmy, żeby zamienił się koszulkami z Ruciakiem, bo w ostatnim tygodniu graliśmy na treningach małe gry i Ruciak się bardzo dobrze prezentował na przyjęciu i w ataku, także spróbowaliśmy go, bo nawet taka ciekawostka, powiem, że w trakcie sezonu byliśmy tylko z 2 przyjmującymi, bo 2 przyjmujących mieli kontuzję i to był wielki problem, żeby trening wyglądał jakościowo bardzo dobrze. Mhm. Pokazał Michał, że na przyszły sezon, jakby była taka sytuacja, to może wystąpić na przyjęciu. Mhm. Ale ja chciałem powiedzieć, że ten turniej w Lubinie to taki turniej widmo, bo myśmy mieli go zagrać zdecydowanie wcześniej. To dla nas źle, że już wcześniej zakończyliśmy nasze rozgrywki i dopiero musieliśmy jechać na turniej. I po prostu po ostatnim meczu w Suwałkach my mieliśmy cały tydzień wolnego, drużyna dostała, żeby zawodnicy odpoczęli. Myśmy się spotkali w 2. tygodniu. Ten tydzień przetrenowaliśmy, tak właśnie, między innymi trochę inna reguła, inne standardy, bo małe gry, luźniej. I z marszu pojechaliśmy. Chyba jeden trening był, gdzie stanęliśmy 6 na 6. No i za bardzo, na pewno nie mogło to dobrze wyglądać, no ale nie mogliśmy odmówić udziału w takim turnieju i dobrze się stało. Tak jak wczoraj w wywiadzie nawet powiedziałem dla radia z Lubina, że lepiej, że zakończyliśmy to siatkówką niż grillem. No i tu trzeba dodać też, że zaplanowane było tak, że ten turniej to jakby będzie też okazja, żeby każdy mógł pograć i przede wszystkim główna zasada, żeby sobie krzywdy nie zrobić, a druga, żeby każdy mógł się pokazać na boisku i tak było to rozplanowane, żeby każdy uczestniczył w tych spotkaniach. I chyba taki trochę turniej na odprężenie po całym sezonie Plus Ligi. Ale to jest takie niebezpieczne, to słowo odprężenie, bo pierwsze nasze słowa do zawodników było to, co Wojtek powiedział, żeby sobie nie zrobić krzywdy. A żeby sobie nie zrobić krzywdy, to trzeba być właśnie skoncentrowanym. Tak. Bo jak będziesz luźno podchodził do pewnych rzeczy, to właśnie jest duże prawdopodobieństwo kontuzji. Dlatego takie turnieje, to trzeba, na takich turniejach trzeba uważać, bo niby już jesteśmy głową w domu czy w innym miejscu i wystarczy moment i można się nabawić kontuzji. Chciałem tylko dodać jeszcze, że właśnie przed każdym, nawet jak rozpoczynaliśmy odprawą przed meczem, to mówiliśmy panowie profesjonalnie, żeby sobie krzywdy nie zrobić, także to było główne motto tego i tak w
tym kierunku właśnie dążyliśmy. Przejdziemy sobie już do tego właściwie już dla was minionego sezonu. Zapytam was na początek o tą liczbę 13. Dla was jest pechowa, szczęśliwa? To może ja odpowiem. Tak, no zgadza się. Liczba 13 dla mnie. Oczywiście nawiązuje do miejsca, które Stal zajęła w Plocnicy. To ja co innego. Ja miałem inne obawy, bo to ja jestem 13 rok trenerem. W 2008 roku skończyłem granie i od razu zostałem trenerem Zaksy Kędzierzyn-Koźle i właśnie ten sezon jest 13 moim sezonem na ławce trenerskiej. Nie przywiązuję wagi do tej cyfry, bo zdarzało się tak, że we Włoszech grałem z numerem 13 na koszulce, chociaż większość kariery grałem z numerem 3. Ktoś był mocniejszy ode mnie i reprezentant Włoch otrzymał ten numer. Ja musiałem ulec i grałem z 13 i całkiem pozytywny sezon w Padwie był. A ten sezon, ten już właściwie dla Staliny sam miniony sezon, można uznać za pozytywny? Przed sezonem jakby zakładając, to myślę, że ten główny cel, jak że został osiągnięty, to można było myśleć, że pozytywnie, ale w ciągu tego sezonu, tak jak zobaczymy, ile tych tie-breaków, które można było, gdzie nie, gdzie jak analizujemy, gdzie można było wygrać, które spotkania, które nie dało się i plus to, że w końcowej części sezonu mieliśmy jeszcze szansę, żeby powalczyć nawet o to 11 miejsce, to myślę, że delikatne rozczarowanie jest z naszej strony. My jesteśmy, szczerze, na turnieju rozmawialiśmy, że taki smutek wewnętrzny, że nie gramy, taki że gramy turniej tak? Na przykład, a nie gramy o te miejsca jeszcze teraz, że nie. Zgadzam się, Wojciech, z tym, co powiedziałeś, tylko my musimy patrzeć też z drugiej strony na ten sezon. Jakby była taka szansa od razu przed sezonem i by było powiedziane, okej, Stal Nysa się uratuje od razu i zostanie na następny sezon w Plusridze, to każdy jeden by ten wynik brał w ciemno. Natomiast nie można zarzucić sportowcowi, trenerom, wszystkim ludziom, którzy pracują w klubie, zarządowi, prezesom, że nie mamy ambicji. Wiemy dobrze, że sezon dla Beniaminka jest ciężkim sezonem, trudnym sezonem. I taki sezon mieliśmy. To był bardzo trudny sezon. Ja, dla mnie, tak jak już powiedziałem, to był 13 sezon. Z tych 13 najtrudniejszych? To był sezon najtrudniejszy. Mentalnie i fizycznie. Fizycznie można przejść i dać sobie radę. Ale mentalnie jest bardzo trudno. Jest bardzo trudno, a to wszystko się wiąże z sytuacjami, które występowały w trakcie sezonu. A który ten moment był takim najtrudniejszym? Każdy dla nas jeden mecz był najtrudniejszym meczem, bo była presja. Okej, presja w sporcie jest rzeczą naturalną, na pewno. I każdy sportowiec, każdy trener musi sobie zacząć radzić z presją. Ale grając każdy mecz, wychodząc z presją, że coś trzeba zrobić, to dobrze wiemy, że w życiu jak coś muszę zrobić, to często jak pracuję pod presją, to nie wychodzi. A my cały czas graliśmy pod taką presją. Bo takie oczekiwanie. Po 15 latach wróciliśmy do gry w Plusridze i wszyscy byli z tego bardzo zadowoleni. Dominowaliśmy w pierwszej lidze i nam to się zasłużyliśmy na to, żeby grać w Plusridze. I powinniśmy podchodzić do tego sezonu jako całkowita zdobycz, całkowity sukces. Przecież moje wywiady przed sezonem były klarowne i jasne. Pierwszym naszym celem było utrzymanie się w Plusridze i tego dokonaliśmy. Poprzez rzeczy, które były dobre, poprzez plusy i minusy, które występowały w sezonie, bo nie jest tak, że w sezonie tylko są same plusy, trzeba walczyć z przeciwnościami i takie też były. I dlatego powinniśmy doceniać to, co zrobiliśmy. Presja będzie większa. Wczoraj Marek Majka, prezes klubu, powiedział dla NTO, że za rok walczymy o pierwszą ósemkę, o playoffy. No to jest cel, który będzie stawiany drużynie. Trzeba sobie stawiać cele. Cele są po to, żeby je stawiać, a potem usiąść i z chłodną głową może przeanalizować, czy ten cel był realny, czy nie był realny. Na pewno drużyna będzie mocniejsza na następny sezon. Działamy od 3 lat, pracujemy w Stali Nysa.
te cele, które zostały nam stawiane, my te cele osiągaliśmy razem z klubem, z zawodnikami, z sztabem trenerskim i z kibicami, ze środowiskiem Nysy. I sądzę, że oni widzą to, wszyscy widzą, że te cele, które są stawiane, są realizowane. To może o kibicach właśnie teraz porozmawiajmy, skoro już wspomnieliście też o kibicach. Ciężko grało się bez kibiców, bo to kolejny sezon, w którym praktycznie no, mecze graliście przy pustej hali. No bardzo ciężko, to ta covidowa sytuacja nie pomogła i to na pewno i graczom i klubowi, bo to nie jest tylko kwestia tego, że kibiców nie ma i się gra przy, no gra się jak na treningu, ale to są też kwestie pewnie finansowe i to prezes może potwierdzić. Gra się dla kibiców, ale kibice są też naszym sponsorem, to nie ma co ukrywać i dlatego chce się wszystko zrobić, żeby dla nich grać, a jak ich nie ma na trybunach, no to ciężko się gra. Także Wojtek, nie wiem, czy sobie przypominasz, co na ten temat mówili zawodnicy i sądzę, że my też tak to odbieraliśmy, ponieważ gra bez kibiców, bez ludzi na trybunach, to jest sztuczne środowisko. No bo to coś nie do pomyślenia, że na arenie sportowej nie ma kibiców. I w pewnym momencie ja słyszałem od zawodników, trenerze, no to tak jak wygląda, że przychodzimy na enty trening. Któryś tam trening. Tak. Mecz to jest święto. Święto, tak. To jest święto. To jest coś, ta jakaś premia za coś. Pracowałeś cały tydzień i teraz sprzedajesz swoje produkty i to jest interes twój, żeby sprzedać jak najdrożej to. I ludzie chcą to kupić. Natomiast nie było takiej cechy. Nie widzieliśmy tego, że przychodzimy i bierzemy udział w jakimś spektaklu i bierzemy udział w naszym święcie. No ale dyskusja była bardzo gorąca w mediach społecznościowych, na Facebooku. Wyśledziliście te komentarze kibiców, często mocno krytyczne w trakcie sezonu. A to zawód nasz jest taki, że trzeba się z tym liczyć i to nie tylko tutaj. To, ja myślę, że to jest mentalności polskiego społeczeństwa, że jak nie idzie to gdziekolwiek to... My mamy nazwę to jest polskie piekiełko. Tak. Polskie piekiełko. Może powiem jedną rzecz. Polega to na tym, że ktoś, który nie bierze udziału w tym, dajmy na to, w drużynie, nie jest trenerem, nie jest zawodnikiem, będzie zawsze wiedział lepiej niż trener lub sportowcy, zawodnicy. Sądzę, że powinno to wyglądać tak, że ja na przykład, jak zamawiam do domu hydraulika i coś mi się zepsuło, to jak przychodzi hydraulik, to mu nie mówię, że pan musi zrobić tak, to lub tamto. Kluczem 12. Oczywiście, bo ten hydraulik w pewnym momencie powie, że niech sobie pan to wszystko naprawi, bo pan wie lepiej. Ja mogę tylko być zadowolony albo niezadowolony z efektu pracy hydraulika. A często właśnie w naszym społeczeństwie jest tak, że wszyscy lepiej wiedzą, chcą, nie wiem, może poprzez Facebook hejtowanie, chcą swoją frustrację wyładować, chcą pokazać, że potrafią coś lepiej, może chcą przerzucić na kogoś takie jakieś rzeczy, które im w życiu nie wyszły i może chcą zatuszować właśnie, że coś ich boli i chcą przerzucić na kogoś innego swoje niedoskonałości. Była krytyka, ale Bartosz Bućko, pytany w styczniu, mówił, że jednak wszyscy czekają na tych kibiców, że to jest duże wsparcie. No niestety COVID się rozwinął, nie było kibiców. Nie było kibiców i to było bardzo smutne, bo jak przypominamy sobie początek sezonu, to chociaż... Karnety szły jak świeże bułeczki. Karnety szły i wiemy, jakie jest tutaj środowisko jakby kibiców, że chce pomagać i wypełnić halę do samego końca, no to jest ogromne wsparcie dla sportowca, tak jak Krzysztof wspomniał, że no to jest święto dla sportowca. Jeżeli on przychodzi na pełną halę a jeszcze tutaj w Nysie ta hala dudni, żyje i wspaniały klub kibica i to wszystko jest, mówię, atmosfera jest świetna. No i nagle po takim w zeszłym sezonie plus początek, chociaż to było 50%, tak, hali.
i nagle po takim czymś nagle jest stop, no to to jest dla sportowca to jest tragedia i ja myślę, że... Ale tutaj możemy podać przykład właśnie tych tiebreaków, które graliśmy w trakcie sezonu. 9 tiebreaków i 9 tiebreaków przegranych, chociaż te punkty, które zdobyliśmy... Okazały się bardzo cenne i my jesteśmy przekonani, że jeżeli byśmy grali to przy otwartych halach i hala w Nysie, nie mam wątpliwości, żeby była wypełniona po same brzegi, to przynajmniej tą połowę tiebreaków byśmy wygrali poprzez właśnie doping i wsparcie kibiców w stosunku do drużyny. No mamy nadzieję, że zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No teraz jakieś pozytywne rzeczy z zagranicy przychodzą, bo słyszałem, że już w Berlinie bodajże odbył się mecz piłki siatkowej z kibicami, którzy już mieli zrobione szczepionki, albo ktoś miał badania zrobione na 48 godzin przed, że ma negatywny wynik. Także myślę, że to jest dobra droga, żeby tutaj u nas w kraju zastosować i myślę, że takie kroki będą, bo nie wyobrażam sobie, żeby kolejny sezon całkowicie też bez kibiców. Coraz więcej widzimy nawet w Lidze Mistrzów Zenit Kazań grający z Aksą w Rosji. Widzieliśmy na trybunach już publiczność, może nie wypełnione hale po brzegi, ale miejmy nadzieję, że to będzie szło w dobrą stronę, że tych szczepień będzie coraz więcej, będziemy się chronili przed wirusem i wtedy będzie się to nasze życie wracało do jakiejś normy, przynajmniej w cudzysłowie. Mhm. Powoli będziemy zamykać ten temat, ten wątek już właściwie minionego sezonu, ale jeszcze zapytam o te wahania formy w trakcie sezonu, bo potrafiliście wygrać z gigantami, ale też zdarzyła się na przykład porażka z Będzinem. Ja skończę od Będzina. Z Będzinem porażka u nas to stricte i wyłącznie to mówię od razu po covidowa sprawa. To na pewno nie daliśmy fizycznie rady. Po dwóch setach wygranych zabrakło sił po prostu. Ja mogę tylko dla ciekawostki powiedzieć, że protokół bezpiecznego wracania po COVID-zie to jest 17 dni, gdzie nie można nic prawie robić. 17. Mhm. My zagraliśmy po 4 dniach zagraliśmy ten mecz. I to było takie, no w ciemno. Zresztą do tego czasu dla bezpieczeństwa graczy też byli kontrolowani i mieli badania i trenowaliśmy w ten sposób, że po prostu do tego momentu, który możemy, każdy inaczej przechodził, jeden ciężej, drugi gorzej i lżej i ktoś odczuwał to na treningach, ktoś nie odczuwał i ciężko było. Także tu ten mecz, to jestem pewien, że jakby nas COVID nie chwycił akurat w tym momencie, rozgrywek, to ten mecz byśmy wygrali spokojnie. Chciałbym może powiedzieć jedną ciekawostkę. Nasz bezpośredni rywal MKS Będzin wygrał 2 mecze w plus lidze i wygrał te mecze z nami, gdzie wróciliśmy po COVID-zie i wcześniej wygrał z Uprum Lubin też po COVID-zie. A co do wahania formy. Forma, którą się buduje przed sezonem, nie ma szans, żadna drużyna, żeby utrzymała i pociągnęła jedną falą przez 7-8 miesięcy grania. To jest niemożliwe. Te wahania formy są, będą i były, tylko właśnie tak jak ja z Wojtkiem pracuję od paru lat, zawsze mieliśmy plan, ale ten plan wypala wtedy, gdzie wiemy, że gramy co tydzień, wiemy, że ten mecz czy play-offy będą w danym okresie. W tym roku była wolna amerykanka. Tutaj nie można było pracować, nawet po COVID-zie, nie można było przewidzieć, jak mamy pracować. Mhm. Jak wracaliśmy po COVID-zie, to tylko, żebyśmy sobie gorzej nie zrobili i żebyśmy krzywdy zawodnikom nie zrobili. Tak na to patrzyliśmy. Natomiast forma zawsze waha w ciągu sezonu, bo to jest za długi okres. Zawsze było przed playoffami poświęcamy. Okej, kosztem, że przegramy jeden, drugi mecz, trenujemy mocniej na siłowni i przygotowujemy się do playoffów, czy tam walkę o plus ligę. To wszystko można było zaplanować. I tak było planowane. No ale życie... Różne figle płata i po prostu nie można było mieć jednakowej, ciągłej formy. I to jest odpowiedź. Oczywiście jest tak, że nasza drużyna potrafiliśmy wygrać z Jastrzębiem, ze Skrą Bełchatów, a przegraliśmy z Będzinem. Przegraliśmy mecze, które
na papierze powinniśmy walczyć z tymi bezpośrednimi przeciwnikami typu Czarni Radom, Kuprum Lubin. No ale to są właśnie te wahania formy. I jeszcze jedną rzecz powiem. Jeżeli się ma zawodników, to nie jest, że ja nie doceniam swoich zawodników, ale jeżeli się ma zawodników, reprezentantów, dużą ilość reprezentantów Polski, zawodników reprezentacji innych krajów, ten cel można szybko osiągać. Reprezentanci są na wysokim poziomie i oni gwarantują ten wyższy poziom. My mieliśmy i mamy zawodników, okej, okay, mamy reprezentantów, reprezentanta Polski, mamy reprezentanta Tunezji, ale zawodnicy, którzy są zawodnikami na poziomie od 0 do 10, mamy na poziomie 6-7. Ci najwyżsi, wyższa półka, 9-10. I jeżeli w danym dniu nasz jeden przyjmujący zagrał dobry mecz, drugi przyjmujący zagrał dobry mecz, dwóch środkowych funkcjonowało, mieliśmy dobre przyjęcie, wtedy właśnie wygrywaliśmy te mecze z Jastrzębiem, ze Skrą. Natomiast były wahania formy, bo często nam brakowało, jak nie jednego, to drugiego. I na tym poziomie drużyny, na tym poziomie zawodników, jeszcze raz powiem, sorry, ale... Czyli to wszystko musi zagrać, zazębić się w trakcie meczu. To wszystko musi się zgrać. No teraz to nie jest, że trener Stelmach wybrzydza na zawodników, z którymi pracował. Tylko po prostu trzeba sobie zdawać tę sprawę, jakim materiałem pracujemy. I jeżeli tych 7 elementów na boisku zadziałało, to wtedy był wynik. Jeżeli jednego, dwóch brakowało, to już był przegrany mecz. Przejdźmy w takim razie do tego materiału, czyli do spraw stricte personalnych, bo kibice w trakcie sezonu najczęściej pytali o Wasima Bentare i o Maćka Zajdera. Pierwsze pytanie jest takie, czemu Wasim nie grał od początku? Wasim Bentara, my go ściągając, wiedzieliśmy, jaki to jest gracz, rozmawialiśmy z jego trenerami i wiedzieliśmy, skąd oglądaliśmy materiały i tak dalej. Dla nas z ogromnym potencjałem gracz i tak dalej, ale był znakiem zapytania. Nigdy nie grał w Plus Lidze, nigdy nie grał na najwyższym poziomie, a Plus Liga jest, no, jest przeskokiem, jest dużym przeskokiem poziomu sportowego i był znakiem zapytania. Czyli był potencjał, ale nie wiadomo było, jak ten potencjał wypłynie później. I oczywiście, sorry Wojtek, no, to jest właśnie ten znak zapytania, bo najlepiej wszyscy by chcieli środowisko, żeby sprowadzić zdolnych, żebyśmy wygrywali mecze, może żeby nie byli drodzy i żeby oni prezentowali dobry poziom. Wrócę do tego nazwiska, do Wasima. W tym przypadku udało nam się. Udało nam się, bo postawiliśmy. Postawiliśmy, że jednak rozmawialiśmy z innymi atakującymi, natomiast postawiliśmy po ostatniej analizie, powiedzieliśmy między sobą, ja, Wojtek, bierzemy zawodnika, ufamy mu i ryzykujemy. I to się opłaciło. Tylko takie rzeczy się zdarzają od czasu do czasu. Ten chłopak ma potencjał Mariusza Wlazłego. On nam w ogóle charakterystyką przypomina jego, bo Mariusza znamy z lat młodości. Podobnie się zachowuje, podobnie skacze, parametry podobna podobne. Dynamika, parametry. Ja bym chciał znaleźć takich zawodników po jednym co sezon. To bym był okrzyknięty fenomenem. No właśnie, a Wasim był objawieniem tego sezonu. On zostanie w Stali na przyszły sezon? Właśnie miałem o to pytać. Wasim grał świetnie, dużo walki na boisko. Teraz walka, żeby go utrzymać. Walka, ale to już myślę, że tu zarząd i pytanie do zarządu i dla prezesa. A ja jeszcze wrócę do Wasima. I to co mówiliśmy, że to był znak zapytania. I rzeczywiście te początki i w sezonie przygotowawczym i te sparingi, widzieliśmy, że do końca nie dźwiga tego. Nie dźwiga tego mentalnie po prostu. I nie chcieliśmy też go spalić. To jest tak jak z juniorem. Nie wprowadza się od razu juniora na głęboką wodę, tylko stopniowo. I dostawał swoje szanse. Trzeba sobie szczerze powiedzieć. Na początku sezonu i w przygotowawczym Michał Filip prezentował się lepiej. Początek grał. Wojciech, musimy powiedzieć jedną rzecz, że Wasim nabawił się kontuzji mięśni brzucha. Także on był stop totalnie. 3 tygodnie zaraz po przygotowaniach i ta kontuzja się trafiła na początku, a na
pod koniec przygotowań i na początku sezonu. I dlatego też a to nie jest, grał to nie, dla tych, co nie wiedzą, to jak się mięśnie brzucha, jak się pociągnie, to nie można nic zrobić. To jest niebezpieczne, tym bardziej dla siatkarza. To trzeba kompletny stop zrobić ze wszystkimi ćwiczeniami, póki się nie zagoi wszystko, że blizna się... Przecież mieliśmy przykłady zawodników z innych drużyn, którzy mieli tą kontuzję i po powrocie z dłuższej rehabilitacji wracali i po 2 tygodniach ponownie mieli stop, bo no to jest krucha materia mięśnia brzucha. A Maciek Zajder? Bo też kibice o niego bardzo często pytali, czemu Maciek gra tak mało? Maciek ma rolę w zespole, bardzo pomaga, jeśli chodzi o swoje doświadczenia przede wszystkim. I tu trzeba mu podziękować, bo my się śmiejemy, że jest czwartym trenerem tutaj, bo często z nami bardzo dużo też przebywa i jakieś tam w czasie treningu analizujemy rzeczy i podpowiada swoim młodszym kolegom środkowym. Ale też nie ukrywajmy, że Maciek też ma swoje lata w cudzysłowie i na przykład covidowo bardzo ciężko przechodził. Ciężko mu było wrócić. I to nie jest taki gracz, że jeżeli ma przerwę, od razu wraca, jest w swoim rytmie. On potrzebuje czasu, żeby popracować na siłowni, żeby się przygotować do tego. I jeżeli tylko on w danym tygodniu cały tydzień prezentował swoją formę, którą my znamy, z tej formy, to grał w tych meczach i było widać, że jak grał, to właśnie robił różnicę. Maciek ma swoje lata, to nie jest stary zawodnik, ale już zawodnik po 30, doświadczony i który grał już gra dłuższy okres czasu. No nie oszukujmy się, zdarzają mu się często mikrourazy. A Maciek jest takim zawodnikiem, że jak ma stop nawet 3-4 dni, to ciężej mu się wraca do treningu. On potrzebuje większą ilość treningu, jednostek treningowych, żeby wrócić do formy, którą prezentował wcześniej. On tego nie ukrywa, bo my nawet nieraz się śmialiśmy, że Maciek ma stop 3 dni, no to będzie gotowy za 3 dni albo za 4 dni. Dlatego Maciek nie grał w tyle czasu, jak pozostali środkowi. Ale chciałem na temat Maćka powiedzieć jedną rzecz. Wojtek to nadmienił. Oczywiście przed meczem my analizujemy przeciwnika. I Maciek ma taki zmysł, że wszystko analizuje i domaga się ciągle jakichś podpowiedzi od nas. Pamiętam, on jest też kiedyś on jest taki mały komputer. O tym, że potrzebuje tych statystyk. Jeżeli Maciek jest na boisku, to my wiemy, że poprzez swoje doświadczenie i tą analizę, którą ma, bo to jest jego plus, oprócz tego, że jest zawodnikiem, to jest plus, że potrafi dobrze analizować. Dużo pomaga, jak jest na boisku. Poza boiskiem tak samo. My, jak jest Maciek na boisku, to jesteśmy spokojni, że Maciek przypomni pod siatką przyjmującemu, atakującemu, słuchaj, to gramy teraz tak, albo na odprawie to mamy pilnować tego lub tego w danym ustawieniu. Czyli mentalnie też was wspomaga. Czy wy myślicie, że my, jeżeli Maciek by był na 100% gotowy do gry, udowodniając to, że był gotowy na przykład ze skrą Bełchatów i został zawodnikiem MVP. Mhm. Czy Maciek by nie grał więcej? Oczywiście, żeby grał więcej. No sami sobie w stopę byśmy nie strzelali. Tym bardziej to, co powiedziałem. Mieć jeszcze zawodnika w środku drużyny, w trakcie meczu, żeby kierował drużyną na boisku. To jest coś dodatkowego. Maciek jest takim liderem rzeczywiście tej drużyny? To jest, no nie ty, lider to ciężkie mentalny słowo. Ciężkie słowo, mentalne, tak. Mentalny może być, ale to liderów to może być paru, bo ten, co prezentuje najwyższy poziom sportowy, może być liderem, tak jak wspomniałeś, mentalny, a może być też kto inny, który trzyma szatnię. Ale wracając jeszcze do Maćka i generalnie do środkowych, to jest, żeby kibice zrozumieli też, bo często właśnie te wybory środkowych to nie jest stricte, że ten i ten gra. Nie. Jeżeli masz zespół, który słabo przyjmuje i gra na wysokiej piłce, czyli gdzie można spokojnie ustawić blok, to najlepszym blokującym może dla nas być Lemański, bo jest najwyższy, oni grają na wysokiej piłce. Jeżeli potrzebujemy
ktoś ma bardzo dobre przyjęcie, gra bardzo szybko na skrzydła, potrzebujemy szybko przemieszczających się na skrzydła, czyli Mustafa plus Mariusz Szamlewski był. Jeżeli potrzebujemy, jest rozgrywający, który gra klarowne rzeczy w danych sytuacjach. Na przykład bardzo dużo pierwszego tempa gra. To i Maciek jest idealny. Macieja, bo on wie, że w tym momencie akurat to zagra. I tu są te szachy takie i analizy. W tym ustawieniu wie, że na odprawie mówimy, że najwięcej pierwszego tempa jest w ustawieniu pierwszym i szóstym. I Maciek to wie. No nie bez kozery Maciek, się mówi, że Maciek jest najbardziej słabszą taktyczny sport. Słabszą stroną Maćka jest właśnie, jeżeli rozgrywający przeciwników gra szybką piłkę na lewo i prawo, to my już się zastanawiamy, no, to co powiedział Wojtek, no to musi grać Musti, może grać Szamlewski. A jeżeli gra bardzo dużo pierwszego tempa, gramy z Maćkiem. Gramy z Maćkiem, bo wiemy, że do skrzydeł Maciek ma większy kłopot. No troszkę wolniejszy, z racji swojej fizyki też. To są takie niuanse i każdy właśnie kibic później, ja wiem, że kibic by chciał, no jeden kibic by chciał, żeby grał Szamlewski, drugi kibic by chciał, żeby grał Musti, trzeci, żeby grał Maciek, czwarty Lemański i grok z kapustą wtedy jest. A jeśli chodzi o blok, bo kawałek tego bloku w tiebreakach, wszyscy myśleli, że może Lemański będzie takim liderem, a tutaj liczby pokazały, że jednak Marcin Komenda świetnie w bloku. No najlepiej blokowaliśmy w tym sezonie na prawym skrzydle i to Marcin i Wasim. I to jest też indywidualna rzecz. Środkowy bloku to musi dojść na te skrzydła. Jak już jesteś na skrzydle, no to już technika indywidualna wchodzi w grę i oni akurat na prawym skrzydle tutaj mamy dwóch bardzo dobrych blokujących i Marcina, i Wasima. A jeśli chodzi, pytałeś o Lemańskiego, że to nie jest gwarancja wzrostu i tak dalej, to nie jest gwarancja tego, że będzie blokował. To jest też kwestia właśnie czytania gry, poruszania się. Motoryki i tak dalej. I nieraz jest tak, że specjalnie jeżeli Bartłomiej był na boisku, to rozgrywający jakby odrzucał go od tego bloku, czyli puszczał przysłowiową siódemkę, żeby poszedł za tym środkowym, a grał do tyłu, żeby nie zdążył. No bo nie ma szans, żeby chłop, który ma... No wiadomo, że Leman jest groźny, jeżeli przeciwnik będzie grał koło niego, na wprost niego, czyli pierwsze albo na wysokiej tempo, piłce. Pipa. Każdy jeden rozgrywający i trener przygotowujący strategię meczu przeciwko Stali Nysa z Lemanem. Będzie omijał go. Będzie go omijał. Dlatego będzie też suma summarum ma mniej bloków. Tak? Dyspozycja będzie od trenera na odprawie, że ma być ruszany na lewo i prawo. Ostatnie pytanie a propos sezonu już tego minionego. Kibice też często krytykowali brak zmian w zespole. Przywiązanie do pierwszej szóstki. Nieprawda. Nieprawda. Też się nie zgodzę z tym. Znaczy, generalnie założenie musi być, każdy trener musi mieć, nie można rotować składem, że ten wchodzi jak pionkami, bo to, nie wiem, no to każdy, tak to kto trenuje, to rozumie, że każdy potrzebuje też swojego jakiegoś zaufania i buforu bezpieczeństwa, jak to mówię. Nie może po jednej zepsutej, po dwóch zepsutych piłkach zawodnik już nie grać. No. Ja tu podam przykład Wasima, wspaniały, że tak naprawdę, póki nie poznaliśmy go, to też właśnie był poznanie gracza. Idealny przykład. Wasim w każdym pierwszym secie tego sezonu był do zmiany. I na początku było tak, że był zmieniany, ale później przetrzymaliśmy jeden mecz i zobaczyliśmy, że on tak naprawdę od drugiego seta zaczyna nam grać. No i później... to są kwestie tylko jednej decyzji. Ile razy podchodzimy do siebie i na ławce, czy ja do Wojtka, czy Wojtek do mnie, to co, jeszcze jedna akcja? Jeszcze jedna akcja. Jak tą akcję nie skończy, to mówię, Wojtek, to dawaj, robimy zmianę. Pamiętam mecz, jeden z takich meczów w Zawierciu. Podchodzę do niego, 11 nieskończonych, 2 skończone. Podchodzę do niego i mówię, Wojtek, nie kończy tej akcji zmiana. Kończy akcję i od tego momentu właśnie nam zaczyna grać. Bardzo ważne jest to, co powiedział Wojtek. Nie może być tak, że zawodnik po jednym, drugim błędzie jest ściągany z boiska. Jeżeli będziemy tak działali, to będzie totalny chaos, totalna anarchia. I każdy jeden zawodnik będzie się czuł zagrożony. Zawodnik musi mieć zaufanie.
A druga rzecz, że znać swoje miejsce jakby w drużynie. Jaka jest jego rola, bo to też jest ważne. On jest, okej, każdy tego, zawodnik jest jak, ambitny. Jak dany zawodnik nie rozumie albo nie zna swojej roli, albo nie może się pogodzić z tym, że przychodził tu jako zawodnik trzeci, a nie gra, no to musi zaakceptować pewne rzeczy. Często jest tak, że rozmawiamy z zawodnikami i mówimy im, słuchaj, ty jak do nas przyjdziesz, to będziesz pełnił na dzień startu rolę czwartego, trzeciego zawodnika. I to są konkretne sygnały. To nie jest tak, że zawodnik, który przychodzi nominalnie jako czwarty i trzeci, nie będzie grał. Przykład naszego Bartka Bućki. Bartek Bućko na początku nie grał. Był nominalnym trzecim przyjmującym. Mhm. Po pewnym czasie Bartek poprzez swoją systematyczną pracę wykonywaną codziennie na 100%, znowu zdobył w plus lidze miejsce szóstkowego zawodnika. To nie jest, że my trenerzy działamy sami przeciwko sobie, że my nie chcemy grać danym zawodnikiem, bo co? Bo mamy takie widzimisię? No nie. No przecież chyba jesteśmy mądrymi ludźmi, inteligentnymi, że jeżeli będziemy tak działać, no to będziemy sobie po raz drugi, użyję tego słowa, strzelać sobie w stopę lub w kolano. No ale przecież chyba mamy wspólny cel, wszyscy razem. Klub, zawodnicy, sztab trenerski i całe środowisko. To się tylko tak z punktu widzenia trybuny wydaje, że trener nie potrafi, że trener się gubi, albo trener nie daje sobie rady. Nie uważam, żebyśmy tak pracowali. Tu jeszcze podam przykład też Kamila Długosza, który, zobaczcie, cały sezon jakby był rezerwowym, a w końcówce sezonu trochę sytuacja zmusiła, ale grał i grał na jakim poziomie? Też MVP w Będzinie. Także po bardzo dobrym meczu. I to są właśnie pozytywne rzeczy. I to dla nas to są pozytywne rzeczy że okej, nie gram 8 meczów. Nie gram 8 meczów, ale jak drużyna, klub mnie potrzebuje w danym momencie, to ja jestem gotowy na 100%. Mhm. I to są właśnie te przykłady Kamila, Maćka. Wchodzą i dostają nagrodę MVP. Mhm. I to można się zapytać, no dobra, no dostał nagrodę MVP, no to dlaczego nie gra? No dlatego, że my mamy jakiś trzon drużyny. I jeżeli zagra mi jeden, drugi, trzeci taki mecz, to wtedy trener się musi zastanowić, czy on będzie podstawowym zawodnikiem. Pytanie o ten trzon drużyny. Uda się go utrzymać? A jeśli tak, to zmiany na jakich pozycjach szykują się? No to może tak, to może zanim odpowiecie, to cytat z prezesa Marka Majki dla NTO. Prezes Majka mówi tak, na pozycji przyjmującego zmiany na pewno będą, wymienimy też jednego lub dwóch środkowych. Co możecie powiedzieć o tych planach transferowych? Znaczy, na dzisiaj. Ja odnośnie bym chciał jeszcze, ogólnie odnośnie transferów. Było jedno z tych pierwszych pytań, najcięższe momenty, które były. Dla mnie w tym sezonie najcięższy moment to był czerwiec. I później ten covidowy tam od listopada. Czerwiec, dlaczego? Nie wiem, czy zarówno wy, jak i kibice wiedzą, ale rynek w Polsce zamyka się w marcu. My w zeszłym sezonie dowiedzieliśmy się, że będziemy grać w PLS-ie kwiecień, maj. Konferencja prasowa była 9 maja. W maju. Mhm. I od tego momentu oficjalnie... No nie, jeszcze musimy powiedzieć, że audyt trwał audyt do 9 czerwca. Mniejsza o te daty, ale w każdym razie rynek bardzo szybko się zamyka. Ja tu mogę powiedzieć, że w tym roku już ja myślę, że 90% zespołów jest zbudowanych na przyszły sezon. Mhm. 90%. W tej chwili. Na dzień dzisiejszy. A Stal? Stal pomidor. Pracuje. Pomidor. ja zabiorę głos. Na pewno chcemy sprowadzić zawodników przyjmujących. Bo to był element, który najwięcej szwankował. No i w pierwszej lidze, i teraz w plus lidze. To nie jest, że to są zawodnicy, pozbywamy się i... Nie, my po prostu chcemy dodać 10% w przyjęciu lepiej. Pierwsze nasze cele były i są, żeby sprowadzić przyjmujący. To może inaczej, a sztab szukał zawodników w polskiej lidze, czy może też jak z Bentarą za granicą? Za granicą i w Polsce. Chociaż w Polsce jest bardzo, bardzo trudno, bo zawodników jest mało, a drużyn i nowych kontrahentów bardzo dużo.
Rynek jest bardzo ciężki i tutaj i tu praca właśnie, żeby w miarę szybko, bo to nie jest tak, że też, że są na rynku ofertowani gracze i tego gracza musimy pamiętać o tym, żeby się po pierwsze mieścić w budżetowaniu, po drugie musi chcieć przyjść do Stali Nysa, żeby reprezentować ją, bo zawodnika za karę to nikt nie chce chyba, tylko żeby przyszedł tylko i... Ale tu chyba nie ma kłopotu żadnego. Tylko żeby chciał pracować właśnie z tą drużyną. No i też, żeby do tej koncepcji pasował. W tym mieście i żeby pasował do koncepcji ogólnie Stali Nysa. I mówię, a na rynku te główne pozycje to już bardzo ciężko znaleźć. Oczywiście, że tak. Ja już sądzę, że teraz to ze świeczką trzeba szukać przyjmującego lub środkowego. Czyli Polaków. Znalezienie takiego diamentu jak Wasim Bentara to jest trudna sztuka. Powiem tak, my postawiliśmy, ja go wynalazłem razem z jego menadżerem. Były wątpliwości w pewnym momencie. Musieliśmy podjąć taką decyzję i ja oczywiście rozmawiałem z jego trenerem, który go trenował we Francji. To jest mój były trener, Silvano Prandi, i wszystkie rzeczy pozytywne, negatywne rzeczy mi przedstawił. I po prostu w pewnym momencie musisz zaryzykować. I to był strzał w dziesiątkę. A ja wrócę jeszcze może do momentów takich trudnych. Dla mnie w tamtym roku po audycie, a propos wejścia naszego zaproszenia nas do Plus Ligi, to był najtrudniejszy moment. My mieliśmy 2 miesiące razem z zarządem, z prezesem i my trenerzy, mieliśmy 2 miesiące wyjęte z życia. Powiem tylko jedną małą ciekawostkę. Kiedyś przedstawiłem panu prezesowi, że ile wykonałem połączeń telefonicznych w ciągu jednego dnia. W czerwcu przez 2 miesiące budowaliśmy drużynę. 100 połączeń, około 100 połączeń. Jednego dnia? Jednego dnia. Mhm. Z menadżerami, z prezesami, z zawodnikami. Coś niesamowitego. Horror. Mhm. Moja żona mówiła, żebyśmy zamieszkali na miesiąc razem, a nie, że ciągle na telefonie ze sobą, także się śmiały, trochę po złości, ale też już... Ale było ciężko. Było ciężko, tak. W tym roku jest, muszę powiedzieć, że w tym roku jest łatwiej. Łatwiej dla nas. Prawie na koniec kluczowe pytanie, czy w takim razie wy, czy duet Stelmach, Janas zostaje w Stali? Pomidor. Nie, ja myślę, że... To są kwestie zarządu i prezesa i my tu nie chcemy wchodzić całkowicie w kompetencje, ale to myślę, że słuchacze zrozumieją, bo to możemy powiedzieć, że póki obowiązują kontrakty wszystkich na ten sezon, czy to dotyczy sztabu, czy dotyczy graczy, którzy nowych, starych, to do końca tych, póki nie zostaną zrealizowane, nie można mówić jakby o przyszłości. Czyli czekamy do maja. O angażu trenera przede wszystkim decyduje zarząd, prezes i włodarze klubu, sponsorzy. I zobaczymy. Zobaczymy, czy dostaniemy szansę na następny sezon, czy są zadowoleni z naszej pracy. Ale wy chcielibyście w Nysie zostać. Ja się bardzo dobrze czuję, tu moja rodzina też. Moja córka się urodziła we wrześniu, moje drugie dziecko tutaj w Nysie, także... Ja pracuję 3 lata w Nysie i oczywiście, że bardzo bym chciał zostać. Dłużej pracowałem tylko w Kędzierzynie z Aksą, bo 4 lata. To jest drugi klub, gdzie najdłużej pracuję. Reszta to były pojedyncze sezony lub 2-letnie kontrakty. A jak to jest, jeżeli jeszcze dopytam na koniec o kibiców, bo wiadomo, media społecznościowe się rządzą swoimi prawami, Facebook, a jak oni was spotykają w sklepie, na ulicy, gdzieś na osiedlu, to co mówią? A ja powiem, odpowiem może trochę kontrowersyjnie. Sądzę, że jak są na sali, to by chcieli, żeby grał ten, co ty robisz i tym podobnie, i gwizdną, i może niecenzuralne słowo powiedzą, a jak nas spotkają w sklepie, to tak mi się wydaje, że dzień dobry, panie trenerze, co tam słychać i tym podobnie. To jest taka maska też. To jest taka maska, że jak jestem w tłumie, to więcej wolno. A jak już się personalnie spotkamy, to idzie i porozmawiać, i nawet jak ktoś kulturalnie albo będziemy rozmawiać, to można porozmawiać na temat poprzez argumenty, i sądzę, że to tak funkcjonuje. Chcielibyśmy, żeby w następnym sezonie nasza hala była zapełniona, bo
po każde miejsce. Ja mogę tylko dodać, że nie spotkałem się z jakimś tam negatywnym przejawem, także zawsze pozytywnie i jak spotykamy kibiców, to, no to zawsze miło, jak widzisz, że połowa sąsiadów się interesuje, pyta się, kiedy kibice mogą wrócić i życzliwie i do klubu i trzymają kciuki. To jest zawsze pozytywne. Ale tę atmosferę, że Nysa jest jednak siatkarskim miastem, czujecie? No oczywiście, to na każdym kroku. To... No przecież znowu wrócimy do... Musimy się wrócić kilkadziesiąt lat do tyłu. No. To jest miasto, które ma swoją historię i nikt tego nie neguje. Ja jako Szczyl, 17-latek, 16-latek, grałem przeciwko Stali Nysa. Wtedy był Zup, tak? Sponsorem. No ma swoją historię. No i zasługuje na to, żeby ta Plus Liga funkcjonowała przez lata. Jak najdłużej. Czy to my będziemy, czy nie, czy kto będzie inny trener. Zasługuje na to, bo ma swoją historię. I myślę, że potencjał jest taki, że przy odpowiednim jeszcze mam nadzieję, że jeżeli COVID odejdzie i gospodarka wróci do normy przy wsparciu jeszcze odpowiednich sponsorów, to tu z roku na rok może jest taki potencjał, żeby z roku na rok było coraz lepiej i coraz wyższe miejsca i cele sobie wyznaczać i tak jak trener wspomniał, że na lata zagościć już. Jest bardzo pozytywna rzecz właśnie tutaj, że od paru lat jest zawsze krok do przodu. I to jest pozytywna rzecz, że to jest stopniowe. I tak powinno się... Tak budować powinno na lata. Powinno działać i tak się powinno budować zespół. No to tak jakbyśmy pierwszoklasistę wrzucili do ósmej klasy. No mieliśmy przypadki zespołów, które powstawały o tak, bo nagle powstał klub, przykład Morza Szczecin, okej, też ma swoją historię, ale nagle chcieli zrobić mocny, bardzo mocny klub, który był w Plus Lidze, ale to był na poziomie gorzej niż średnie i na następny rok chcieli grać w Lidze Mistrzów. Totalnie się to nie udało. I to są właśnie niebezpieczeństwa. A to, taka droga, jaka jest w Nysie i w paru innych klubach, stopniowego. Czyli krok po kroku. Krok po kroku. Da efekty i daje efekty i to, co Wojtek powiedział, jest potencjał, gdzie można budować drużynę z roku na rok coraz silniejszą. Jest potencjał, są ambicje, czyli gramy o tą ósemkę. Ambicje nasze innych są i każdy by chciał grać o ósemkę, no bo każdy czeka na play-offy. A propos właśnie play-offów i gigantów, ktoś zatrzyma Zaksę w tym sezonie Plus Ligi, czy nie ma szans? To, co zrobili w meczach Ligi Mistrzów, to naprawdę tylko czapki z głów. Bo przegrywając z Zenitem 2-0 i w trzecim secie przegrywając 24-22, to jest wielkie mistrzostwo. Ja kibicuję Zaksie i chciałbym, żeby zdobyli Puchar Europy. Ja myślę, że w pojedynczym meczu Zaksę można powstrzymać, ale w serii, tak jak są play-offy, to już jest taka machina, że... Taki walec, że jak się napędzi, to ciężko go powstrzymać. Grupa zawodników, która ma tylko i wyłącznie jeden cel. I całe swoje, sądzę, nie jestem tam w środku, ale po tym, co pokazują, to widać, że to są świadomi zawodnicy, którzy postawią wszystko, żeby zrealizować ten cel. Nie będzie się liczyło, że coś muszę zrobić innego niż dobrze trenować i dążyć do tego celu. Ale żeby być takim zawodnikiem, to trzeba mieć duże umiejętności, niesamowicie mocnym i silnym mentalnie. Panowie, na koniec po minutce dla was. Słowo wasze dla kibiców. Co chcielibyście jeszcze im powiedzieć na koniec? Ja zacznę od tego, że życzę wszystkim kibicom, aby wrócili na halę i byli z nami, a to nam zupełnie wystarczy. A o resztę to już się zespół i gracze i wszyscy postarają. No ja się tylko mogę powtórzyć, no bo to czego możemy sobie życzyć? Tak jak każdy tutaj w życiu przede wszystkim teraz życzy sobie zdrowia, no to my oprócz tego zdrowia życzę to, co powiedział Wojtek, żebyśmy grali przy pełnej hali w Nysie.
To jest świetna puenta, tego wszyscy sobie życzymy. Naszymi gośćmi byli trenerzy Stalinysa, Krzysztof Stelmach i Wojciech Janas. Panowie, pięknie wam dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy ślicznie. Wszystkiego dobrego.